oto dzieło głównego archeologa wyprawy, Andrzeja Hucuła Krzyszowskiego. To przy napisie jego tam. Tak, to tutaj pokazuje, co on tu narobił. No może przyznać, że to jest chyba, no jak mówię, to już mówiąc poważnie, to jest jedyna rzecz, która przetrwa. A to Mietek, główny czołgista, szuwarowy. To jest Piotrkowiec? Tak, nie? Tak. Krzyż, góra może być w ciągu dnia, wiesz, bo tutaj, dlatego chodziło mi, żeby to wyciąć, żeby była pełna dokumentacja właśnie, nie? Super, nie przeszkadzamy. Także mamy zdobycze wszyscy, widzę. Kurczę, myszkować. Znajdować różne ciekawe rzeczy. O, ja tylko każę robić, a tam już chodzi. O! Poszli, jesteś. Nikt nie chce być sam. Tak, wszyscy. Jesteś, Łukasz. Patrz. To działaj. Zrobiłeś remont? Nie, jestem złym człowiekiem. To się podsadzi? Dobra. Tutaj już za wysoko. Dobra, jest. Bardzo fajnie. Pianka? Nie wiem właśnie, trzeba pokazać temu. No tam było na tym górnym, tam gdzie zamek jest, nie? To była wytwórnia chyba dachówek jakiś. Ten fragment napisu, nie? Ówka. To dachówek. Nie, odwrotnie. Chówek. Czyli jakaś wytwórnia, fabryka dachówek, no. I Janka jakaś. No. On będzie wiedział, Żylomski podejrzewam. Tak. Nie, tak wpierw tamtą spróbuj, wiesz? Tą. To już tam sobie jak chcesz. To będę za życie go trzymał. Żeby kurczę, nie. Nie, bo ja będę leciał to na szpadę. No wezmę wtedy. Pięknie. No co ja to? Już? Tak. Ten krzyż jest znakiem wiecznym pańszczyzny w roku 1848 dnia 18 maja pamiątką uwłaszczenie. Uwolnienia. Uwolnienie pańszczyzny. Pańszczyzny. Na dole. RIP 1949. 1849. I ten fundatorów. Fundatory tej figury. No tutaj nie znamy tego pierwszego tego wyrazu. Haresza. Geburstak, czyli z domu Bogusiewicz. Jan Dobrucki.
i W. Krzyszowski. Czyli można się domyśleć, że albo to... Wojciech, albo Wójt. No tutaj trudno powiedzieć. Raczej Wójt. A może? To M jest faktycznie takie, bo tu jest jakaś literka jeszcze odchodzi. Nie wiem, czy to jest tylko ubarwienie tej M, ale wygląda na to, że tutaj są... No, może to być słowo też niemieckie. Bo to tak samo jak tutaj, że Geboren, że z domu urodzona jako Bogusiewicz, nie? Mhm. Bo to jest jednak za zaboru austriackiego. Stąd te umlauty, tam są umlauty przecież. To jest rzecz naprawdę, myśmy nie wiedziałem co z tym, jak to łączyć, nie? Zobacz, to są umlauty tam. Ja to widziałem, tylko patrzę, że pod to światło to mi cienko to wyjdzie. Po prostu napis będzie nieczytelny. Wysmarujemy i... Chciałbym po wodę pójść poza tym. Ty widziałeś? Pocisk. Gdzie znalazłeś ten grzeb? Tutaj leżał. Cały? Cały. Pierwszowojenny Mosin ruski. Rosyjski, pierwsza wojna, Mosin. I tak na wierzchu leżał? Leżał na wierzchu. Jeszcze stary typ. Mów, to wiesz, będzie fajny komentarz do tego. Bo na krzyżu masz napis Pan Szczeny, tak? Pan Szczeny. Natomiast na dole masz Pan Szczezny. Dwie różne wersje. No ale w tamtych latach to wiesz. Bardzo luźny widocznie był ten język. Ciekawe.